głosu. Drodzy rodacy, wolni obywatele najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzisiaj nasza ojczyzna po latach niewoli dumnie świętuje odzyskanie niepodległości. W tym uroczystym dniu pamiętajmy o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Gdy bracia żywią miłość ku sobie, wiąże się węzeł między nimi mocniejszy nad inne więzy ludzkie. Gdy bracia się waśnią i węzeł pęka, waśń ich również silniejszą jest nad inne. Zatem chronimy się od waśni. Jako naczelnik państwa nie mogę być naczelnikiem ani żadnej grupy lub stronnictwa, ani też jakiegokolwiek miasta, czy jednej z ziem naszej umiłowanej ojczyzny. Jestem bowiem naczelnikiem całego narodu, a to kładzie na mnie wielką odpowiedzialność za dobro nas wszystkich. Nie mogę przyjąć znaku jednej partii. Mam bowiem obowiązek działać w imieniu całego narodu. Egzamin z walki o niepodległość zdaje się wielokrotnie. Zdaje się go przez całe życie. A co gorsza, nawet na ostatnim egzaminie można go nie zdać i niepodległość zaprzepaścić. Dzisiaj, gdy palec Boży ziemi dotyka, na równinach wyrastają góry i dymią, a lawa gorąca wewnątrz ziemi bulgoce. Ziemia matka w bólu, we wstrząśnieniach rodzi ludzi. Ludzi wielkości. Gdzie ich imię? Ziemia palcem Bożym dotknięta, lawa tryska pożogą i płoną ludzkie serca. Płoną ludzie. Płoną sioła. Wielkości, gdzie twoje imię? Pamiętajmy, że to w nieszczęściu i w walce kształtują się charaktery. W nieszczęściu i walce człowiek się uczy. Dziś zdradzę wam moją formułę, którą jak chcecie, zwać możecie formułą Piłsudskiego. A brzmi ona: romantyzm celów i pozytywizm środków. Niech dumnie powiewa biało-czerwony sztandar. Niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita. Niech żyje idea wolności. Za wolność naszą i waszą. Za braterstwo. Niech żyje!